Cześć. Kończy nam się rok 2022 i z tej okazji chciałabym zrobić kilka podsumowań. Zapraszam Cię na filmik o trzech najciekawszych traktatorach roku 2022. To jest mój subiektywny oraz obiektywny przegląd. Ten film nie jest w żaden sposób wspierany czy sponsorowany przez marki, które wymienię. Akurat tutaj będę tylko chwaliła. I te pochwały są zupełnie z własnej, nieprzymuszonej woli. Kolejność, w jakiej wymieniam te traktatory, jest przypadkowa. Zanim przejdę do przedstawienia Ci najciekawszych traktatorów roku 2022, chcę Ci powiedzieć jedną bardzo ważną refleksję, do jakiej doszłam po 4 latach prowadzenia wróżki cycuszki, konsultacji doboru laktatora, sprzedaży laktatorów, testowania laktatorów, prowadzenia warsztatów na temat laktatorów, ale przede wszystkim po 4 latach różnych rozmów z mamami. Aby być naprawdę zadowoloną z laktatora, nie musisz kupować najdroższego czy najbardziej reklamowanego laktatora na rynku, bo nawet z tego naj nie będziesz zadowolona, jeśli nie będziesz wiedziała, jak go używać. Laktacja i karmienie piersią to proces bardzo indywidualny i zmienny. Dlatego niezależnie jaki wybierzesz laktator, zawsze upewnij się, że wiesz jak go używać. Nie znajdziesz tego w instrukcji obsługi. Znajdziesz to w e-booku Laktatorowy zawrót głowy. Napisałam tego e-booka nie tylko po to, aby pomóc Ci podjąć tę trudną decyzję, jaki laktator wybrać. Napisałam go również po to, abyś wiedziała, jak używać laktatora w konkretnych sytuacjach po porodzie. Link do e-booka znajdziesz w opisie filmu. A teraz poznajmy pierwszy laktator na liście najciekawszych laktatorów roku 2022. Baby Ono Shelly. Osobną recenzję tego laktatora znajdziesz na tym kanale. Baby Ono z modelem Shelly zaoferował polskim mamom wolność i dyskrecję podczas odciągania pokarmu. To jest laktator, który ma kształt muszli. Włożysz go do stanika, odpalisz tryb odciągania i już. Nie musisz go trzymać. Nie musisz nosić gorsetu. Nie musisz chować się do innego pomieszczenia na czas odciągania pokarmu. Ja kiedy go zakładałam, czułam się trochę jak mama Robocopa. Odpisuję na maile, rozmawiam z kimś i jednocześnie pompuję. To jest multitasking na poziomie kosmos. Rewelacja. Uwielbiam. Oprócz kształtu i mobilności, jaką ten kształt daje, zachwyca mnie też fakt, że producent dodał do laktatora 3 wielkości lejków. Mam nadzieję, że w ciągu 2 lat to również stanie się oczywistością w produkcji laktatorów. To znaczy to, że mamy mają kilka wielkości lejków do wyboru. Nie muszą ich dodatkowo szukać, kupować, namierzać. Po prostu mają to w basicu, w podstawie gwarantowane. To oznacza, że prawdopodobieństwo, że ten laktator dogada się z wielkością Twoich brodawek, wynosi pewnie 95%. Jeśli chcesz poznać dokładniej laktator Shelly, zapraszam Cię na ten filmik. O tym laktatorze mało kto słyszał, ale uwierz mi, że to nie świadczy o jakości sprzętu. Gdyby stał za nim taki budżet reklamowy jak za mlekiem modyfikowanym, zapewne byłby to topowy laktator w Polsce. To jest Alissa, laktator wyprodukowany w Szwajcarii przez markę Ardo Medical. Pod wieloma względami jest to dla mnie wzorcowy laktator. Jego pełną recenzję możesz zobaczyć w jednym z najnowszych filmików na kanale. To jest laktator wyprodukowany w 2022 roku, ale jest on już na miarę roku 2023. Można powiedzieć, że to jest smart laktator. Dlaczego? Ponieważ zarządzasz nim przez aplikację. Oczywiście to nie jest feature dla wszystkich mam. Wiele z Was pozostanie przy operowaniu laktatorem za pomocą desktopu, co też jest ok. Dla mnie ważne jest to, że ten laktator wprowadza ten typ sprzętu w świat, który już jest przecież taki oczywisty. Świat aplikacji. Za 3-4 lata będzie to już oczywistość. Jego siła odciągania jest świetnie wyregulowana. To jest połączenie delikatności odciągania z odpowiednią dla każdej mamy siłą. Odpowiednią, ponieważ w tym laktatorze moc odciągania jest odseparowana od prędkości.
W zestawie tego laktatora znajdziesz lejki 26 mm wraz z redukcją do 22 mm. Gdybyś miała inne wymiary brodawek, można również otrzymać inne lejki. Jest to oczywiście laktator mobilny, ładowany na USB typu C. Ten laktator pozwala Ci dobrać styl odciągania do swoich preferencji, a gdy już to ustalisz dla siebie, wystarczy, że klikniesz opcję Memory, a laktator zapamięta Twoje preferencje. Co jeszcze w nim jest taką kosmiczną funkcją, której nie znajdziesz w innym laktatorze? To opcja Power Pumping. To jest wbudowany program do intensywnego odciągania, które prowadzi do rozkręcenia laktacji. Perfetto. Jeśli myślisz, że chodzi mi tylko o to, że ten laktator jest piękny i ładnie wygląda na półce, czy pasuje do torebki, to się mylisz. Ja polubiłam go za to, że ma bardzo ładnie zaprogramowane, fajnie odzwierciedlające naturalność ssania dziecka w fazie odciągania. Całą moją recenzję Perfetto zobaczysz w tym filmiku i tutaj mówimy aż o trzech fazach odciągania. Oprócz pierwszej fazy, stymulującej wypływ pokarmu oraz klasycznej drugiej fazy głębokiego ssania, mamy też trzecią fazę o mieszanym rytmie. Zawsze podczas warsztatów, które prowadzę w szkołach rdzenia, omawiam dokładnie to, w jaki sposób rytm ssania laktatora powinien odzwierciedlać rytm ssania dziecka. Ta naturalność i delikatność rytmu ssania pozwoli na lepsze opróżnienie piersi, a opróżnione piersi to piersi, które produkują więcej pokarmu. Druga świetna opcja w tym laktatorze, taka, której nie znajdziesz nigdzie indziej, to wodoodporność tego laktatora. Jak to się ma w praktyce do laktacji? Zapytam Cię może, co robisz, żeby się zrelaksować? Albo co robiłaś, zanim zostałaś mamą? Może wychodziłaś pobiegać, może wychodziłaś na basen. A czy zdarzyło Ci się iść pod gorący prysznic lub do gorącej, pachnącej kąpieli, aby się zrelaksować? Na pewno się ze mną zgodzisz, że taka gorąca kąpiel to jest sposób na odpięcie wrotek i odpoczynek. Czy wiesz, że hormonem, który ogromnie lubi ciepło, jest oksytocyna? A czy wiesz może, że ten hormon odpowiada za wypływ pokarmu z piersi? A teraz łączymy kropki. Zestresowana mama noworodka, która masz przepełnione piersi, ale coś jakby nie pozwalało się pokarmowi wydostać na zewnątrz, weź pod prysznic lub do kąpieli Neno Perfetto. Weź głęboki oddech i odciągnij pokarm. Oksytocyna uwolniona ciepłem sprawi, że popłynie on jak Niagara i w końcu poczujesz komfort. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Jak podobało Ci się moje zestawienie trzech najciekawszych laktatorów 2022 roku? Czy któryś skradł Twoje serce? Daj znać w komentarzu, jeśli pojawiły Ci się jakieś pytania czy refleksje. Dziękuję Ci za wspólny czas i za zaufanie. Do zobaczenia wkrótce.